Braci Kartuzów, oni nam pozwolili nazywać świętego Brunona naszym ojcem, uznając niejako, że po 900 latach jakaś nowa płodność świętego Brunona w kościele się przejawia, jakby przyjęli nas trochę do swojej rodziny, ale to nie jest związek kanoniczny, jest to związek duchowy. Zaczęły się zarysowywać pewne konkretne ramy też tego życia, nie tylko w tym wymiarze komunii z Maryją, która adoruje w chwale Trójcę Świętą, ale również, że osoby, które w tą adorację się włączają, one żyją w tym wymiarze samotności, milczenia i jednocześnie zupełnej otwartości. Tajemnica Betlejem to są drzwi, które mają własnego. To znaczy jest to obecność Maryi, która trwa w adoracji dzieciątka, adoruje swojego syna, ponieważ wie, że tam jest Bogiem, że to nie jest tylko jej syn. A z drugiej strony mędrcy przybywają, pastorzy przybywają, odchodzą. To jest miejsce, w którym jednocześnie trwa ta samotna adoracja miłości wobec wcielonego Syna Bożego i jednocześnie ta absolutna otwartość na tych wszystkich, którzy przybędą. I od samego początku ten wymiar głębokiego pragnienia, żeby wpisać się w tradycję monastyczną, która wyraża się w tym oddzieleniu od świata, w stanie samotności, w modlitwie nieustannej, w milczeniu, to nie jest sprzeczne z tym, że kiedy do nich są, czy potem w innych miejscach, czy do naszych monasterów, do klejnika, mogą przybywać osoby, które chcą w tym miejscu, aby modlić się w tym milczeniu, by trwać w tej samotności.
sensownie, gdzie każdy z nas przyczynia się do tego, żeby monaster mógł się utrzymać. To jest bardzo ważne, żeby mnich żył w pracy swoich własnych rąk. Praca rzemieślnika jest nie tylko wymiarem dodatkowym, ale również jest to uczestnictwo w jednostce kościoła, żeby kościół był miejscem wytrwania, objawienia się pięknie. Jest taka myśl stworzona przez wszystkich duchowych ludzi wschodu i zachodu, że człowiek jest zbawiony przez piękno. Tym pięknym jest Chrystus. To on jest dobro, którym jest piękno. A więc to tworzenie tajnymi sprzętami, które będą uczestniczyć w naszym życiu. To może być jakaś ceramika, to może być jakiś pulpit, na którym położymy książkę na naszym stole. Ale to są też krzyże, to są też medaliony, to są też ikony. One wszystkie chciałyby uczestniczyć w tym pięknie, jakie objawia się ze strony Boga we wszystkim, co jest. To się objawia w jego stworzeniu, dlatego nie miało się objawić też w naszym życiu. To piękno, o którym mówię, jest nacechowane świętością Boga i prostotą Boga. Cała prostota pochodzi z tego, że Bóg jest miłością. Miłość i piękno idą zawsze w parze. Nasze życie upraszczane przez to, co chciałoby być, zredukowane tylko do tego, co jest miłością. Żeby jedyną normą naszego życia była miłość. Tak jak ona być objawiona poprzez sam akt tworzenia istnienia tego świata, poprzez wcielenie Syna Bożego. A potem przez jego życie, jego nauczanie, wszystkie znaki, cuda, jakie czynił, przez jego odkupieńczą śmierć i na krzyżu jego zmartwychwstanie, wstąpienie do chwały. Historia zbawienia upraszcza nasze życie w tym sensie, że nadaje nam kierunek, pokazuje nam bardzo jasny cel naszego życia, sens naszego życia.
o Chrystusie, że jest orientale lumen, jest światłem przychodzącym ze wschodu. Tam zaczął się Kościół, tamtą ziemię Bóg wybrał na to, żeby narodził się Jego Syn. Nie można nie kochać wyboru Boga. I my jako Betlejem pragniemy naprawdę oddychać tym płucem wschodu i zachodu. To jest powiedzenie Jana Pawła II. Na pewno my nie mamy na to żadnego monopolu. My się wpisujemy po prostu w coś, co w Kościele istnieje. A to jest dla nas żywe. To jest coś, czego my pragniemy i w co wierzymy. Że też sięganie do tej pierwotnej tradycji może pomóc jedności. Pozwala nam być w pewnej ciągłości tej historii, jaką Bóg daje chrześcijaństwu. Zastanawiamy się, co zrobić, by kultura ubogacała i byśmy dowiadywali się wszystkiego o czymś i czegoś o wszystkim. Weekend kulturalny w każdy piątek po 18:00. Maja Kluczyńska, zapraszam. Autopromocja. Jest druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Ponad 1300 razy interweniowała do tej pory Straż Pożarna w czasie Świąt Bożego Narodzenia. W tym czasie wybuchły 504 pożary, w których zginęło 8 osób. Jak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak, do jednego z nich doszło w Łomży. Do najtragiczniejszego pożaru w okresie Świąt Bożego Narodzenia doszło w Łomży, w województwie podlaskim, gdzie z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn w wyniku pożaru jednego z mieszkań w budynku wielorodzinnym zginęły 3 osoby. Paweł Frontczak wskazał też przyczyny pożarów. Najczęstszymi przyczynami pożarów w naszych mieszkaniach i domach o tej porze roku są wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych, elektrycznych lub gazowych. W ciągu świątecznych dni strażacy odnotowali również 54 zdarzenia związane z emisją tlenku węgla. W ich wyniku zginęła jedna osoba, a 21 innych uległo podtruciu i wymagało hospitalizacji. Strażacy apelują, by ostrożnie używać urządzeń ogrzewających, a także wyposażyć się w czujniki wykrywające tlenek węgla w powietrzu. W wieku 53 lat zmarł George Michael, piosenkarz, były członek popowego zespołu Wham, popularnego w latach 80. Przyczyną śmierci, jak poinformował jego menadżer, była niewydolność serca. Hołd George'owi Michaelowi oddawali muzycy z całego świata. Właśnie straciłem kochanego przyjaciela, szlachetną duszę i genialnego artystę, pisze Elton John. To złamało mi serce, dodaje Andrew Ridgely, fan Michaela z grupy Wham. Żegnaj przyjacielu, kolejny wielki artysta nas opuszcza, pisze Madonna. Ladies and gentlemen, George Michael.
i wspomina moment, gdy ponad ćwierć wieku temu wręczała artyście MTV Awards, a na oficjalnym profilu Duran Duran gorzkie słowa o przekleństwie roku 2016, roku, który zabrał nam Davida Bowiego, Prince'a czy Ricka Parfitta ze Status Quo. To ciężki dzień pod koniec brutalnego roku, ale jestem mu wdzięczny za to, co nam zostawił, kwituje producent muzyczny Mark Ronson. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wyruszył marsz pokojowy z Berlina do Aleppo. Uczestnicy chcą przejść tę trasę w geście solidarności z cywilami z Aleppo. Chcą także zwrócić uwagę światowych przywódców na trwającą od prawie 6 lat wojnę w Syrii. Pomysłodawczynią marszu jest Anna Albot, Polka, blogerka mieszkająca w Berlinie. Trasa będzie wiodła przez Niemcy, Czechy, Austrię, Słowenię, Chorwację, Serbię, Macedonię, Grecję i Turcję. Jest to ten sam szlak, którym migranci docierali do Europy tylko w drugą stronę. Organizatorzy szacują, że pokonanie całej trasy zajmie około 3 miesięcy. Magdalena Dąbkowska, współorganizatorka marszu, mówi, że każdy może się przyłączyć choćby na jeden dzień lub nawet na kilka godzin. To nie będą długie odcinki, około 20 kilometrów dziennie. Duża grupa osób z białymi flagami na znak tego, że to jest marsz całkowicie pokojowy, apolityczny, takiej solidarności po prostu międzyludzkiej. Na razie nie wiadomo, czy maszerujący wejdą do samego Aleppo, bo nie wiadomo, jaka będzie sytuacja w mieście, kiedy będą zbliżali się do końca wędrówki. Tak dużo się może wydarzyć w tym czasie, że może okazać się, że to Aleppo jest bardziej symboliczne niż realne. Organizatorzy zapewniają, że na trasie marszu współpracują z lokalnymi społecznościami i policją. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Zawieszenie broni w Donbasie jest łamane przez prorosyjskich bojówkarzy, donoszą ukraińscy wojskowi. Wstrzymanie ognia miało obowiązywać w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Według ukraińskich żołnierzy w ciągu pierwszej doby zawieszenia broni separatyści kilkadziesiąt razy ostrzeliwali pozycje rządowe. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Zawieszenie broni formalnie rozpoczęło się o północy 24 grudnia. Tak umówiono się w ramach mińskich rozmów Grupy Trójstronnej. Jednak bojówkarze złamali umowę. Ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w ciągu ostatniej doby wspierani przez Rosję separatyści 39 razy ostrzeliwali pozycję Ukraińców. Najspokojniej było na ługańskim odcinku frontu. Tu zanotowano jeden ostrzał z broni strzeleckiej. Na donieckim odcinku rozdziału sił ataków było 15, na mariupolskim 23. Bojówkarze 4 razy używali artylerii. W wyniku ataków jeden ukraiński żołnierz został ranny. Separatyści wbrew wcześniejszym umowom ostrzelali też specjalnie oznakowaną grupę, której zadaniem była ewakuacja ciał poległych żołnierzy w okolicach Swidłodarskiego Łuku. Tam separatyści przez ostatnie kilka dni próbowali szturmować ukraińskie pozycje. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.